kochani, tu Simmez, witam wszystkich moich stałych i nowych widzów. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Borejków. I widzieliście cutscenę. Jak widzieliście, nasza droga Beata znalazła się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Nieznajomy odprowadził ją do domu i szybko się zmył. Weź sobie, Beatko, porcję. No ale czeka ją tutaj pewnie z ojcem poważna rozmowa na temat chodzenia samej po lesie po nocy. I jak sądzę, Borejkowie będą chcieli podziękować wybawicielowi Beaty, ale tym zajmiemy się później, ponieważ dzisiaj, w dzisiejszym odcinku mamy coś o wiele ważniejszego, a mianowicie urodziny. Dzisiaj nasz Paweł, czyli przyszły pan domu, ma urodziny, przechodzi w wiek młody dorosły, więc no cóż, jeszcze sobie z tym zaczekamy, jeszcze nie będziemy sobie tych urodzin robić teraz w tym momencie, ponieważ ja bym chciała, żeby on najpierw zajął się, no właśnie, sprzedaj kolekcjonerowi ten obraz, jeszcze chwilę, żeby sobie porozwijał te umiejętności, ponieważ jak tylko przejdzie w wiek młody dorosły, no to postaramy się, słuchajcie, o stypendium i postaramy się o dostanie się na studia. Także ja bym chciała, żeby on miał te dwie przynajmniej umiejętności, takie najważniejsze na tych jego studiach, czyli właśnie malowanie i skrzypce, rozwinięte w miarę dobrze. A co ty teraz robisz, mój drogi? Gdzie ty poszedłeś? Ach, bo ty do szkoły poszedłeś. O matko, byłaś stamtąd, wróć. Aha, no i Beata też poszła do szkoły. No dobra. Powiedzmy, że Beata sobie dzisiaj spędzi dzień w szkole, już nie będę jej wracać. Powinnam była zrezygnować z tej szkoły, no ale trudno. I co my tu mamy? A właśnie, mamy naszą najmłodszą latorośl, która gdzieś tu się nam właśnie obudziła i jest mega strasznie głodna. W ogóle wydaje mi się, że będzie dzisiaj problem z simami, ponieważ zacinają się, to znaczy stoją i nic nie robią, mimo że mają wyznaczone, co mają robić. I potrafią tak stać przez pół dnia, więc obawiam się, że może być z tym problem. Dobrze. Ja w takim razie poproszę tutaj ojcze rodziny, żebyś posprzątał i wyrzucił zepsute jedzenie. Możesz również dodać lód. Słuchajcie, no niestety, trzeba się zająć sprawami dnia codziennego. Tobie, kochana, najbardziej brakuje, widzę, zabawy. Odłóż jedzenie, żeby ono się nie zepsuło. No i tu niestety prawdopodobnie czeka cię pranie, więc przeszukaj kieszenie. Ale wiecie co? Nie, pranie zrobi najmłodsza Beata za karę, po prostu za tą akcję, którą odwaliła. Więc wyładuj i odłóż pranie. Tutaj mamy, o, ewoluujemy co trzeba. Nigdy nie wiem, co tu się błyszczy. Mam z tym problem. Co tu jeszcze można? No słuchajcie, jest jesień, pory roku mi się troszeczkę za szybko przesuwają w Simsach, ale trudno. Okej, i teraz tak, ja cię poproszę, moja droga, żebyś winogrona zebrała, zbierz plon winogrona. Jezu, ile tego? Ewoluowałaj. Jabłka też możesz zebrać i gruszki też możesz zebrać, ponieważ spróbujemy, słuchajcie, zrobić kolejną jakąś tutaj. Jeszcze coś? Matko. Kolejny sok. Więc te rzeczy sobie zbierzemy i za chwilę załadujemy tutaj sokowirówkę, sokonektarówkę. O mój Boże, ależ to małe robi? Ojcze rodziny, proszę cię bardzo, sprzątnij kuwetę. O i znowu, zobaczcie. A jejku, ale ty już grubiutka jesteś. Ale ci się tam piecze? No weź ją zaproś do środka. Dlaczego ona tutaj przyłazi, słuchajcie, codziennie? Naprawdę, straszne to jest. Zażenowany jesteś? A czemu? Co się stało? Aha, zmiana nastroju, bo coś tam. No nic, miałeś jeszcze coś namalować. Namaluj portret.
Bo ja bym chciała, żebyś tak do czwóreczki sobie doszedł tutaj w tej umiejętności, ale nie wiem, czy mi się to uda. Może być nawet do połowy czwóreczki, to już tam. Szczegół. Ty, mój drogi, możesz napełnić wszystkie miski, bo maleństwo strasznie dużo je. Trzeba się w ogóle, o, tą małą zająć. Ona się tutaj, widzę, dobrze bawi z pieskiem. Ojejku, piesek potrzebuje kompania. A ty kim jesteś i co tu robisz? Co to jest? Co ty tu robisz? Dlaczego ty tu jesteś, obca kobieto? Aha, bo to jest ten, to jest babka, od której tego kotka wzięliśmy. O mój Boże, nie poznałam cię, ale wiesz co, ja cię nie prosiłam, żebyś tutaj przychodziła, idź sobie. Dzieciątko, o, możesz poprosić o pomoc z nocnikiem. Nie możesz poprosić swojej siostry? Nie możesz? A czemu? Czemu nie możesz tutaj z siostrą na przykład sobie porozmawiać? Ej, a to dziwne. No dobrze, no to musisz poprosić o pomoc z mocnikiem na przykład swojego brata. A nie, on jest chyba zajęty. To może poproś tatę. Tata nie jest zajęty w tej chwili. To tata się tutaj tobą zajmie. Mama, jak widzę, też już nie jest zajęta. Zbierz plon jabłka. Zbrałaś pozostałe rzeczy. Dobra, wiecie co? Znaczy zbierz winogrona też. A resztę sprzedaj. I zaraz tutaj dorzucimy. Wrzuć składniki. Ciekawe, czy dzisiaj będzie działać. O, jeszcze pocztę dostarczyli. Zawołaj ją. Nie wiem po co. Żeby tak nie stała bezsensownie. Ojcze rodziny. O mój Boże, jakie mamy wysokie rachunki. A dlaczego mamy takie wysokie rachunki? Opłaty za parcele. Jejku. No to ja już widzę, jakie my będziemy mieć rachunki przy tym nowym domu. Tak, jeszcze nie mieszkamy w nowym domu, bo ja stwierdziłam, że oni nowy dom, słuchajcie, wybudują, jak syn będzie na studiach. I on sobie wróci już do nowego domu, a tymczasem jest jak jest. Zróbmy... Aha, to mogę dać tylko jedno. Ja myślałam, że ja mogę tutaj jakoś tak pomieszać. To zróbmy gruszkę w takim razie. W takim razie zróbmy gruszkę i ja bym chciała jeszcze tutaj, moja droga, żebyś... O, i teraz nie może, bo nie ma elektryczności, ale wcześniej była elektryczność i wcześniej działało. Ale to nic, w nowym domu już elektryczność będzie, więc nie ma się czym przejmować nadmiernie. W takim razie ty potrzebujesz zabawy, więc może sobie tutaj z córką porozmawiaj, na przykład możesz jej opowiedzieć śmieszną historię. Wiecie co, brakuje mi tu czegoś, co właśnie oni mogliby robić wspólnie. Niby mogą sobie siedzieć przy ognisku, ale fajnie by było może jakąś grę albo szachy im tu wstawić. Bo w sumie nie ma takich, wiecie, interakcji dla nich wspólnych, nie nowoczesnych, a to jest trochę problem. Szkoda. Dobrze, maleńka, jak tam ci idzie? Pierwszy raz nie dałam dziecku cechy, czekajcie, niezależna, tak? Dobrze mówię, to jest ta cecha, że może sama korzystać z nocniczka. O, co to takiego? A w ogóle to się dowiedziałam, że na przykład te małe dzieci mogą też się bawić książkami. Baw się. Nie wiem tylko, czy to zadziała, bo te książki są tutaj tak położone, że ona może nie mieć do nich dostępu. Ale zaraz zobaczymy. Tak samo jak mogą się bawić tutaj patelniami ze skrzynki, tak mogą się właśnie bawić książkami. No i moi kochani, zaczynamy imprezę urodzinową Pawła. Gdzie jest Paweł? Gdzie jest Paweł? Dobrze, myślę, że wszyscy się chyba... Może się wystroimy jakoś, co? Słuchajcie. Czekajcie, tu gdzieś powinien... O, moje kochane psiątko, chce iść na spacer, a my teraz mamy imprezę i co ja mam zrobić? Czekajcie, tu było coś kiedyś...
Zmień stroje wszystkich na imprezę. Zaraz zobaczymy, jak oni są poubierani na imprezę, bo ja to nawet nie wiem. Ojciec, możesz już tutaj zakończyć to na razie. Ty, moja droga, dodaj świeczki urodzinowe. A ty możesz tu podejść. Podejdź tutaj. Mała śpi. Ty jeszcze kończysz kąpiel. Aha, tak. No tak, bo ja ci się kazałam ubrać. O, powitaj tutaj męża swojej siostry. Podziękuj siostrze za przybycie, chociaż ona cały czas tu była, ale okej, okay, dobra. Czy reszta gości przyszła? Idą. A zobaczcie, idzie pan Fiołek, idzie nasza Dorotka. A gdzie jest Antosia? Czy Antosia nie przyjdzie? A nie, jest Antosia. O, cieszę się, że Antosia jednak przyszła, bo już się bałam, że się nie zjawi. Mój drogi, proszę cię tutaj. Rozmawiaj z Antosią o ulubionym zespole. Czemu ty poszedłeś na górę? Mogłabyś też grać na instrumencie tak muzycznych przez godzinę. Zjedz coś. No dobrze. Ogarniemy, ogarniemy. Tak sądzę. Myślę, że możesz tutaj podejść i rozmawiać. Biedny pies potrzebuje spaceru. Wiesz co, ty pójdziesz na spacer z nim. Ja taką mam propozycję, jak twój brat zdmuchnie świeczki. Więc zapraszam cię, mój drogi, żebyś tu podszedł i wypowiedział życzenie. Tak, będzie ciężko, bo ty jesteś na górze i oni ci blokują zejście teraz. O matko, patrzcie, jak się ścisnęli w tym miniaturowym korytarzyku, ale jajka. Ach. Czy ty poszłaś sobie poczytać? Tak. Podejdź tu. Kochany, czemu ty jesteś taki spięty? Ach, cały czas nie chcesz spędzać czasu z rodziną. Patrzcie, jaka stonoga na tej drabinie. No chodź tu, kochany, zdmuchnij świeczki. Dobra. Ja muszę zrobić oczywiście sweet focie, no bo jakby to było bez sweet foci. Czekajcie. Dobra. I wracamy do życia. Świeczki zostały zdmuchnięte. Paweł wkracza w dorosłość. Jej! I mamy złoto. No i kochani, Paweł jest kulturalny, jest miłośnikiem muzyki. Zobaczymy, co mu się wylosuje. Miłośnik kotów? Ja wiem, znaczy no spoko, ale nie. Nie. Miłośnik psów. Czy ja chcę, żeby on był miłośnikiem kotów? Czy on powinien być geniuszem? Myślicie? Że jakąś negatywną cechę, co? Nie, wiecie co? Ja wiem, że ja się nad tym zastanawiam trochę bez sensu, ale niech on będzie w takim razie tym miłośnikiem kotów, bo nie chcę mu dawać negatywnej cechy, a to jest taka cecha bez, wiecie, taka cecha, bez wpływu, ani pozytywna, ani negatywna, jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Dobrze. Moja droga. Ciebie prosiłabym, żebyś poszła z psem na spacer. Nie wiem, gdzie jest pies, więc go... Boże, super gwiazda, idź sobie. Tak, cześć, fajnie, że wpadłeś, nara. Gdzie jest pies? Gdzie jest pies? Tu jest, dobra.
Opieka nad zwierzakiem, wyprowadź, krótki spacer. Tak, znowu będziesz łazić po nocach, no ale przynajmniej z psem. O, co za niegrzeczna dziewucha. W ogóle się nie uczy, słuchajcie, w ogóle się nie uczy. Dobrze, ja niestety tak, ciasto to muszę schować. Ale coś tu się na pewno znajdzie. Więcej opcji, otwórz. O! Zapraszam. Widzicie, mamy się czego napić, w związku z czym... zapraszam, weź butelkę, kto tam może, ten niech się częstuje, goście chyba niekoniecznie mogą, ale to nic. No niestety, goście jakoś tak niekoniecznie. Ty jak skończysz, to też weź butelkę, zobaczymy jak mi tam będzie smakował ten, smakowało to żarełko, a może jeszcze... O, widzę, że tutaj siostra się bierze za gotowanie. Miło z jej strony. Wyjmę to coś. I proponuję, żebyś tutaj, moja droga, zawołała na posiłek. Zawołaj wszystkich na posiłek. A ta tutaj pichci, słuchajcie, cały czas jakieś mikstury ziołowe. Ja nie wiem, skąd jej się to wzięło. Nagle ma taką potrzebę. No dobrze, mój drogi, ty musisz skorzystać, bo tu zaraz będzie wielki disaster, tak sobie myślę. A czemu nie? Nie będę już jadła tortu i nie będę grała na instrumencie, ale chciałabym, żebyś pogadał sobie. Czy wy to widzicie? Okej, tego jeszcze nie było. Przepraszam, ja to muszę uwiecznić. Dobra, tego jeszcze nie było, naprawdę. Czy ty zaprosiłaś ludzi na posiłek? Zawołaj na posiłek, niech jedzą. Halo, no właśnie, częstujcie się, jedzcie. Kto głodny, to wiecie, żarło jest. Nie wiem, czy starczy dla wszystkich, ale kto pierwszy, ten lepszy. I tyle w temacie. Mój drogi, no właśnie, jak skorzystasz, to skorzystasz i zjesz i w ogóle. Ja jestem mega ciekawa, kiedy ona będzie miała poród. Ja myślę, że my sobie chyba jeszcze wejdziemy dzisiaj do nich i zobaczymy. Znaczy dzisiaj, czy jutro, czy no później, za chwilę. Chciałam, żebyś ty pogadał jeszcze o właśnie z naszą drogą panną Fiołek. Możesz cię porozmawiać o najlepszym skrzypku. Możesz, podziękuj jej jak najbardziej, podziękuj jej koniecznie za przybycie. Jej ojcu też podziękuj za przybycie. I chciałam, żebyście wy dwoje sobie poszli gdzieś porozmawiać, więc ja ją dodam do grupy. O, jacy zadowoleni, bąbelki uderzają do głowy, no, dobrze. Wiecie co? Podejdźcie sobie może gdzieś tu, o, żeby tak było trochę romantyczniej. Tutaj, usiądź razem. Ojoj, tu mamy, zobaczcie, disaster, wiesz co, kochana? Ty już idź. Idź do domu, bo nie czujesz się najlepiej wyraźnie. Pożegnaj siostrę, tak, dokładnie, impreza już i tak się kończy, a dla ciebie i tak najważniejsza na tej całej imprezie jest panna Fiołek, więc nie ma tutaj co zwlekać, spędźcie razem trochę czasu. On jest niestety zmęczony. Ja bym go najchętniej trochę, wiecie, kodem podleczyła, ale dobra, mam nadzieję, że dadzą radę tu jeszcze chwilę ze sobą spędzić i porozmawiać. Bo ta ich kłótnia była totalnie niepotrzebna. Ja pannę Fiołek oczywiście jak najbardziej rozumiem. O, możesz jej opowiedzieć wierciarski dowcip. Jesteście w dobrej komitywie, nie jest... O, możesz ją pokokietować trochę. Ojej, jakie on ma fajne interakcje. Ja nie wiedziałam. Kokietuj. Postaw skandaliczne pytanie, spróbuj zwrócić uwagę. Wow! I to jak jej szybko skoczyło. No mój drogi, powiem ci, że masz moc.
Wyznaj jej zauroczenie. I nie wiem. I dziewczyna uciekła. O, bo się pewnie bardzo, bardzo zawstydziła. No tak, na pewno, na pewno. Zawstydziłeś dziewczynę, no ale dobrze, słuchaj, jest już późno, więc ja cię wyślę spać, ale zanim cię wyślę spać, to bym jeszcze chciała, żebyś zdążył uniwersytet, stypendia, złóż podanie. A nie, ona tutaj sobie przyszła i będzie grała. Kochana, wiesz co? Ty idź już sobie, bo jest mega, mega, mega późno. Ty powinnaś była wrócić z ojcem, bo cię tam jeszcze zbójcy spotkają. Więc powiedzmy, że ona wróciła z ojcem. Tutaj widzę, jeszcze mamy nieogarniętych simów, więc ja ich szybciutko ogarnę. A ty, mam nadzieję, że nie padniesz po drodze. Chodź tu, wysłać to podanie. Gdzie ty jesteś? Jezu, się teraz będzie wlekł tak strasznie wolno. I pewnie padnie pod tym... Wysłałeś? Bo ja oczywiście kliknęłam i mi, wiecie, przeleciało. Uniwersytet, stypendia, złóż podanie. O, właśnie, bo kliknęłam. Budowanie przyszłości, przyszła gwiazda, pomocna dłoń, umiarkowane fundusze. Nie, słuchajcie, majsterkowania lub nauk kosmicznych. Dobrze, nie no, słuchajcie, składamy na wszystko, tak? Zobaczymy, na co dostaniemy, bo wcale nie jest powiedziane, że nam te stypendia przyznają, Boże, trudne słowo. I kochani, ja zaraz skoczę sobie jeszcze do góreckich młodych, żeby zobaczyć, co tam się u nich dzieje. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Był poród! O matko, był poród, ja jestem mega stycznie ciekawa, co tam się urodziło. Ale tego dowiemy się, a właściwie wy się dowiecie w kolejnym odcinku. A tymczasem żegnam się z wami, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie robicie. A jeśli nie znacie innych filmów na moim kanale, to zapraszam do zapoznania się, w szczególności z serią Gilmorki. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!